W dzisiejszym odcinku będziemy musieli uratować naszych ulubionych youtuberów, którzy zostali porwani przez małą dziewczynkę. Co najdziwniejsze i w zasadzie też przerażające, jakiś czas temu wpadła ona pod samochód. Jak się ta historia zakończyła, możecie się domyśleć sami. Jeżeli jesteście ciekawi, jak do tego wszystkiego doszło, to zostawcie łapeczkę w górę i lecimy. Także dzień dobry, fajnie, że wpadliście na dzisiejszy odcinek. Jak już jesteście, taką łapeczkę w górę faktycznie moglibyście zostawić, bo by mi bardzo miło, bardzo mi tym pomagacie. Dziękuję, że takie łapeczki zostawiacie. I tak jak mówiłem na początku, w dzisiejszym odcinku będziemy musieli ratować naszych ulubionych youtuberów. Z tym, że mapa nie jest polska, więc youtuberzy, których będziemy ratować, nie będą naszymi polskimi youtuberami. Więc na potrzeby odcinka podmieńmy sobie tych oto youtuberów. Załóżmy, że Dan, ten youtuber, będzie Dognesem, ten youtuber będzie MWK-ą, to będzie Shandy, a to będzie najzwyczajniej w świecie Koshi. Chyba może tak być, słuchajcie. Jeszcze jedna rzecz, jaką chciałbym wam przeczytać, zanim rozpoczniemy całą tą historię. Generalnie cała historia z dziewczynką polega na tym, że jakiś czas temu mieszkała ona razem ze swoim najprawdopodobniej bratem w domu i pewnego dnia doszło do incydentu z samochodem. Wpadli pod samochód, przez co zginęli. I jej rodzice w momencie, gdy się dowiedzieli, wrócili do domu i nie wiadomo dlaczego, nigdy już stamtąd nie wyszli. Więc wraz z moją drużyną zainteresowaliśmy się tym i zdecydowaliśmy, by sprawdzić ten dom. I w momencie, gdy weszliśmy do domu, drzwi za nami się zamknęły i zostaliśmy tam uwięzieni. Musimy znaleźć ucieczkę czy drogę wyjścia i nie dać się złapać dziewczynce. Przy czym wszystkim będę musiał ratować moją drużynę, czyli tych oto youtuberów. Słuchajcie, zaczynamy! Wchodzimy! Welcome to the Save the YouTubers Horror Map! No i dobra, słuchajcie, brama się otworzyła, możemy powolutku tutaj wchodzić. I tak sam z siebie już teraz jestem spowolniony, że strasznie wolno idę. I czy coś tutaj mnie spotka? Gdzie ja w ogóle jestem? Ja trafiłem na samym starcie już do jakiegoś labiryntu w rąk, to raczej nie ta droga. Czy to jak gdzieś będzie, nie wiem, ukryte przejście w lewo albo... Wow, 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 to jest lód, ej halo! Mam pójść w lewo lub w prawo. Tutaj są drzwi, boję się tych drzwi, w sensie co za nimi może być, ale pójdziemy, spróbujemy. Ja nie mogę ich otworzyć. Czyli musimy pójść w tą stronę, no dobra, trudno. Pójdziemy... Wow! O Jezus, ej, tego tutaj nie było! Halo! Ale się zesrałem, tego tu nie było! Fuck! Aż dostałem gęsiej skórki, ja pierdzielę. Teraz te drzwi mogę otworzyć, dalej nie mogę. Wow! Tak się nie robi! Jeny! Prawie się zesrałem. Dobra, teraz tak. Gdzie to jest przejście? Gdzie są youtuberzy? Help, please. Okej, tam dalej nie mogę przejść. Wszystko jest... Ej, to jest lód? Czemu to się odbija? Strasznie dziwna sprawa, wam powiem. Dobra, pójdziemy tutaj. I co tutaj mam zrobić? Oj! Wow, to były ukryte drzwi, halo! No dobra, czyli żeby tam się dostać, bo generalnie w tym momencie najprawdopodobniej działa to tak, że żeby wejść do tego domu, jesteśmy w podziemiach i kanałami staramy się tam przedostać. Tylko, żeby otworzyć drzwi, potrzebujemy jeszcze jakichś rzeczy. No nie, nie wiem, czy te tabliczki powinienem zniszczyć, czy gdzieś tutaj znajdę, nie wiem, jakąś skrzynkę, cokolwiek. To dałoby mi, nie wiem, no jakiś plusik, no nie wiem, chyba że mogę to niszczyć. No nie mogę tego niszczyć. Nie mam nawet czym tego zniszczyć w sumie. Dobra, zniszczmy wszystkie obrazy. Być może faktycznie pod nimi coś będzie się kryło i uda mi się przejść, chyba że teraz będziemy mogli się cofnąć ten kawałek jeszcze do tamtych drzwi. No byłoby dobrze, bo faktycznie nigdzie indziej nie widziałem możliwości przejścia, no nie? Nie, no dalej, te drzwi jakby są zamknięte. To kurczę. Dobra, teraz jeszcze pytanie, czy jeżeli wrócę się w miejsce, w którym byłem i stanę na tej płytce, na która w zasadzie rozpoczęła moją grę, to co się stanie, jakby ona zacznie się od nowa? Ej, nie, dało mi. Step on the pressure plate to open the... A, ja dostałem dopiero! Ej, no to fajnie, że wcześniej powiedzieli, nie? Jakby w dobrym momencie zostałem znaczy w dobrym miejscu zostałem ustawiony na samym starcie. Kozacko, na co to mogę położyć? Na blok trawy, no spoko, czyli te pierwsze drzwi tutaj będziemy mogli sobie już otworzyć. Przejść dalej. Okej. Oj, co teraz? Spoko i... Don't go here or you die. Nie mogę tam iść, bo zginę? Oj! Dlaczego mnie nie słuchasz? Bo... Sobie nie mówiłeś? Ej, faktycznie zginąłem. Fakcie... Gdzie mnie przeniosło? To ja... Dobra, to fabularnie miałem zginąć, o to chyba chodzi.
No dobra, gdzie my teraz jesteśmy? Czy jesteśmy już w tym miejscu? Please don't punch me. O Jezus, stoi! Bo nie miałem tego robić! Fuck. Coś do mnie powiedziało. Czemu ja w to uderzyłem w ogóle? Ja pierdzielę, ale było napisane, że mnie uderzył, to walnąłem, no bo co może się stać, nie? Ja pierdzielę. Jestem głupi. Jest napisane, nie bij, to po co bijesz? Fuck. Oj! Co się ej, co się sta... Czemu jestem znowu tutaj? No to ci... Bez jaj. I co, jeszcze raz tą całość przejść? O co tu chodzi? Bo się powolutku gubię. Oj, ale po co ja tam wejść? Strasznie ciemno, w zasadzie dużo nie widzę. W zasadzie powiem wam, że za bardzo nie wiedziałem, co mam tam zrobić, więc stwierdziłem, że o, najlepsze pomysł będzie wpisanie kill i zginięcie. Tak też zrobiłem. I w tym momencie kwestia jest jeszcze taka, żeby stąd się jakoś wydostać, no bo tam jednak nie było możliwości cokolwiek zrobić. Nie wiem, być może teraz coś się nie odblokowało, po prostu mapa nie za bardzo zadziałała tak jak powinna. Zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Tych drzwi bardzo chyba nie chcę otwierać. Czekajcie, rozwalmy tutaj to. Ja nie rozwalałem w zasadzie tych drzwi. Tutaj jest, ja tam nie... O ja pierdzielę, ja nie wiedziałem, że ja tam nie mam iść. Po prostu ja zepsułem, bo muszę się słuchać. Ja, dobra, to się wyjaśniło teraz. To prościej troszkę. Okej, okay, piasek dusz, słuchajcie, piasek dusz. Ewidentnie na ten blok musimy postawić. Teraz tak, co to jest? Gdzie my dotarliśmy? The door. Okej, okay, są drzwi, żeby wejść do środka i teraz tak. Kills you, random, open the door, press this... Kliknę. Drzwi się otworzyły. Wchodzimy tam? No musimy wejść, słuchajcie, wchodzimy. Wow. O Jezu, ej, halo, co spadło mi na ryj, no? Dobra. Co? Po co im mleko? Drink me? Okej, okay, mamy pierwszego youtubera, słuchajcie, i jest to Koshi! Czemu został uwięziony w czymś takim? Teleport him to the hospital. Okej, okay, Koshi, leź do domu. Udało mi się uratować Koshiego. Dobra, jednego youtubera mamy, zostało nam jeszcze tylko trzech, słuchajcie. Trzech? Tak, dobrze mówię, trzech zostało nam youtuberów jeszcze do uratowania. Łaj! Łaj! Gorąca lawa, halo, przestań się palić. Bardzo gorąca lawa. Nie wiem, czy ja to mleko, czy tam wtedy wypiłem. Bez sensu trochę, no nie? Tak mi się wydaje. Okay, przestań się palić, kolego. O, te bloki się ruszają jeszcze. No bez jaj, tak ja to zrobić? Ah, fuck, dobra, przestań się palić! Przestań! Dobra, świetnie. No to się palnąłem w ciebie jakąś tą! Co za guzikrzek jest? A tam jest teraz jeszcze jakiś inny guziczek? Skąd tyle guziczków? O, kliknąłem kolejny guziczek. Oj, otwieraj! Otwieraj, no! Co się stało? Dobra, jeszcze raz. No co, czemu teraz nie chce mi drzwi otworzyć? Halo! Drzwi są zamknięte, nie wiem czy wiesz, halo? No, ja chcę drzwi otworzyć. O! Dobra, bo to wychodzi na to, że tak losowo jakoś działa. Spoko, jeszcze raz. On już został uratowany w zasadzie. Save'ujemy go. No i lecimy po kolejnego youtubera, tak? To mi samo miało przenieść, czy jak to było? Chyba tak. Tylko, że... Aha, muszę mleko pić. No przenieś mnie tam! I dobra, jeszcze raz, mam checkpointa. Dobra, czyli jeżeli to klik, to mi się checkpoint załączy. Po co mi ten przycisk? Nie mam zielonego pojęcia, naprawdę. Aha, zwiększony skok mam. O, dobra, świetnie. Fuck. Dobra, jeszcze raz, kliknijmy ten zwiększony skok, bo to faktycznie dużo daje. No, do tego, no dopłyń! Dupa nie dopłynie. Aaa, jeszcze raz, dobra, tutaj. Jak ja uwielbiam parkury, po prostu to moja ulubiona gra, nie? Świetny. Gra życia po prostu. Parkour. Kocham. Mhm. Przestań się palić. Przestań się palić, chopie. Po co się palisz tyle czasu? Nie wiem, czy tych youtuberów ratujemy, słuchajcie. Jakby coraz mniej mi się chce. No nie wskoczę tutaj, no nie ma opcji w ogóle. O! Pięknie! O Jezu!
Wszystkie skoki są możliwe, nie obchodzi mnie to. O, jest! Jest! Zrobiłem! Przeszedłem! Udało się! Co teraz? Co teraz? Przeszedłem, zaskoczyłem tutaj, nigdzie indziej nie miałem zaskakiwać. O, to jest niewidzialny blok. Co to jest? Okej. No nie! Nie, 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 przeze się... Ja pierdzielę, ile roboty, żeby tu doskoczyć, panie! Dobra, świetnie, mamy checkpoint na to, by wychodziło. I kogo my tu mamy, słuchajcie? Mamy kolejnego youtubera, Teleport Him to Hospital. Okej, okay, a to jest... To jest jaki youtuber? Bo tak nie bardzo ma twarz. To był chyba Shandy, mi się wydaje. Okej. Okay. The Hero Brain. Okej, okay, to tak miało być. Łoj! Co to było? Halo? Łoj! Girl! Co ty robisz? Okej. Okay. No spoko. Zostałem zamknięty? I co teraz? Czekajcie. No to... To jak mam się teraz stąd uwolnić? Nikt po mnie raczej nie przyjdzie, halo? Halo? Sam zostałem uwięziony, jeszcze dwóch muszę uratować, no to bez jaj, tak nie powinno to chyba działać, no nie? Co, nie uratuje? Został mi MWK i doktor jest jeszcze do uratowania, no halo? O co chodzi? Aha, świetnie, guzik miałem na głowie. Zacko, do czego? Na piasek, okej. Okay. Okej. Okay. Tak coś czułem właśnie. Wow! Test subject Brickley. Okej, okay, czyli tutaj mamy... Nie wiem, kogo tutaj mamy. To jest jakiś checkpoint, co kliknijmy tego checkpointa. Co ja mam zrobić? To jest jakiś koleś, który robi mi jakiś teścik, ale po co? Jakie jest moje zadanie? Bo nie bardzo ogarniam. Wykopanie tego diamentu? Po co ja mam 5 diamentów kopać? Bardziej, że nie mogę, bo nie mam... Ruda diamentu można położyć? Dźwignię, mogę zniszczyć dźwignię. Aha. O Jezus, to ja mam teraz trafić, który jest dobry? Aha, to nie. Mamy tak. Oj. Chyba nie trafiłem. Chyba nie do końca trafiłem tak, jak miałem. No niepoważny, chyba że całą minutę tak teraz będę, bo zły przycisk wcisnąłem. Nie mogę się ruszać. Fajnie. Okej, okay, wychodzi na to, że no, przeczekałem, ale nie, jakby zabrano mi została dźwignia, mogę sobie drewno niszczyć, tylko po co mi to drewno w zasadzie? Nie do końca chyba ogarniam. Jeszcze dźwignia mi zniknęła, bo włączyłem game mode, żeby wziąć mleko. Aaaa! To wziąłem sobie 3 dźwignie teraz, żeby na każdej coś było, w sensie, o Jezus, teraz nie mogę kłaść tych dźwign. No nie, no po prostu nie, no, czekajcie, game mode, survival, teraz muszę tak zrobić. Okej, okay, dostałem. Okej, okay, nie dostałem nic. I zginąłem, fajnie, okej, okay, świetnie. Mamy checkpointik, w każdym razie najważniejsze, dostałem wszystkie rzeczy. I'm lucky, nie wiem na co tam położyć. Game mod adventure, jeszcze sobie włączmy z powrotem. I teraz tak, to możemy sobie niszczyć dalej. No trochę tego drewna jest. Z tego drewna mogę sobie zrobić patyki. Z tego mogę sobie zrobić jeszcze jakiś kilofik. Drewniany chociażby. Drewniany kilof, nie wiem do czego może być mi potrzebne, żeby zniszczyć to. No, to się nawet tak tworzy, na to wychodzi. Ja będę miał to, to mogę zrobić sobie wtedy kamienny kilof. I ja mam wykopać sobie diament, czy co mam zrobić? Nie do końca ogarniam, serio, jakby całkowicie nie do końca wiem, o co tu chodzi. Tak, ruda żelaza, ruda węgla. No to możemy jeszcze rudy węgla i żelaza pokopać, tylko po co? Dobra, węgiel będzie po to, żeby przepalić żelazo 100%. Aha, tylko dwa żelaza mam. To co mam teraz zrobić, jak mam tylko dwa żelaza? Ja to nie bardzo ogarniam. Tylko dwa żelaza, halo. I muszę położyć ten guzik tutaj, na tym szkle. Czym mogę zniszczyć szkło? Co można zrobić z dwóch żelaz? O! Aha, to mi cały czas się będzie przenosić w to miejsce. Kozacko. Świetnie. I'm lucky. Nie wiem do czego mi to w ogóle, ale dobra, niech będzie. Jak mam dwa żelaza, to co mogę z dwóch żelaz sobie zrobić? Nożyczki? Ej, faktycznie, Jezus, jaki fart!
No. No ale wcisnąłem, to co? To nie uratowałem go jeszcze? A nie, bo tutaj jeszcze ten diament mi się pojawił. To czekajcie, to ja teraz muszę sobie wykopać dźwignię. O, jestem dalej. Mamy youtubera w końcu, mamy MWK. To był MWK, tak, do ratowania. Mamy trzeciego youtubera, słuchajcie. Udało się go ratować. Co teraz? Zostaje nam tylko do ratowania jeszcze Dokness. Spoko. Jest kolejny. No, stop this right now. I will never let them TDR free. TDR free. Oddasz go za darmo, słuchaj, oddasz go, spokojnie. Wszedłem na to, ale do czego to jest? Nie wiem. Wow! Wow, 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 wow. Arena to jest jakaś. Wow, 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 wow. Ale za szybka, ej, halo. To jest ta dziewczynka, jest tragiczna. Strasznie brzydka, wam powiem. Oj. Zabiłam jej zgi... Czemu jestem tu? Nie mam zielonego pojęcia. Okej, okay, słuchajcie, możemy kontynuować walkę z tą babką. Babką, nie wiem co to jest w ogóle. Kto to jest? Kiedy to zginie? Jak to w ogóle nie chce zginąć? Udało się? Wpadło w pajęczynę, jest szansa, słuchajcie, żeby to zabić w końcu. Wow. Zabiłem. Tam jest Dan. Jak go uratować? Okej, okay, znaczy w sensie nie Dan, tylko Dokness. Słuchajcie, are you okay? Jest, wszystko w porządku, ratowałem wszystkich youtuberów. Kozacko, udało się. Ta mapa nie była, powiem wam szczerze, do końca ogarnięta tak jak powinna. Bo naprawdę dużo rzeczy się psuło, ale najważniejsze, że udało nam się ich uratować. I nawet, powiedzmy, fajnie się grało. Słuchajcie, coś się działo ciekawego. Coś walnęło. Jedziemy samochodem generalnie teraz, ale lampy pękają. Co się dzieje? To jeszcze nie koniec mapy? Oj, trochę ciemno. Co się dzieje? Drzwi się otworzyły. Fuck! Przyszło. Jeszcze nie koniec? Czyli co? Oj. I wszyscy chyba zginęliśmy, na to wychodzi. Dobra, jest the end, mamy pustą mapę. Nie wiem, po co mi w ogóle ta pusta mapa. Ej, a nie. Ej, to jeszcze nie jest koniec. To nie jest koniec, słuchajcie. Mam tam przyjść. Tylko jak mam się stąd wydostać teraz? Nie mam czym tego zniszczyć. Wiecie co? Wejdźmy do góry. O co chodzi? Okej. Okay. Wezmę dwa. Teraz tak, mamy przyjść, gdzie mamy przyjść? Ja jestem, o Jezus, w tym miejscu, to ja muszę iść aż tam, daleko. O kurde, dobra, to wiecie co? Przelecimy tam, bo to już raczej jest końcówka mapy. I nie ma co chodzić za bardzo tutaj. Dobra. I co tu jest? Okej. Come here. Przyszedłem. I co? Dotarłem do X-a, ale nic się nie stało w sumie. Co to za dół? Dobra, nieważne, słuchajcie, nie wiem co jest za mapa, ta mapa jest strasznie dziwna, nie kontynuujmy już tego. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że dobrze się bawiliście i że wszyscy zobaczymy się już dzisiaj na live'ie. Także do widzenia, siemaneczko, cześć, pa, pa.